Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! A co to? To są kostki. A jakie kostki? Do historii. A jakich historii? Do wymyślania. Uwielbiam te kostki. Hania nam tu cyka, bo tata nam się wtrąca. Bo lubię. A czemu my jesteśmy tacy zadowoleni, Hania? Bo poszliśmy do Polski. Bo jesteśmy bardzo zmęczeni wczorajszym spacerem. Tak, tak. A byliśmy w Polsce tak zupełnie niespodziewanie, co było zupełnie niesamowite. Na tydzień polecieliśmy do dziadków do Polski. Po 3 latach lecieliśmy samolotem. Zrobiło to na tobie wrażenie, Haniu? Chora. Byłaś chora? Ja dalej nie sprawdziłam, jak wysoko lata samolot. Bardzo wysoko. Tak wysoko, że nic nie widać, bo chmury zasłaniają. A dowiecie się, dlaczego to mówię, ponieważ chyba 2 razy wspominam w dzisiejszej Dzieciandii, że muszę sprawdzić, jak wysoko lata samolot. No dobrze, to co, Hania? Zaczynamy? Zaczynamy nasz pamiętnik nagrany z naszego wyjazdu. Haniu, Haniu, tablet, zostaw. Zaczynamy? Tak, tak. Zaczynamy. Pierwsza opowieść będzie spod pralni. Pralni. Nie ma co mówić, skąd będzie pierwsza opowieść. Po prostu lecimy nasz słuchownik pamiętnik. No, zaczynamy. Zaczynamy. Cześć, Hania, co robimy? Czekamy na pranie. A gdzie jesteśmy, jak czekamy na pranie? W pralni. W pralni. A opiszesz nam tą pralnię? Bo to jest taka pralnia nie w budynku, no nie jest stara, tylko na zewnątrz. Ta. Duża. Duża. 2 ogromne pralki są na 18 i 8 kilo i suszarka na 18 kilo. I wysuszymy, bo jutro idziemy do Polski. Och, wydałaś naszą tajemnicę. O, przepraszam, nie wiedziałam. No, będziemy nagrywać z samolotu. Jak myślisz, uda nam się nagrać z samolotu? Ale nie bądź zaskoczona, jak będę spać. Będziesz spać o 8 rano. No przecież ja mam chorobę lokomocyjną. No to będziemy nagrywali Dzieciandię. Ciekawe, jak to jest wysoko. Będziemy w chmurach, tak? Będziemy przelatywać przez chmury, a potem będziemy lecieli w chmurach, a nawet i nad chmurami. A czujesz już zapach świeżego prania? Nie. A ja tak. Ale fajne są, powiem ci, takie suszarki, bo czasami nie zawsze, na przykład na CITO, czyli na szybko, potrzebujemy coś wysuszyć i wystarczy po prostu tutaj, mamy w Anglii taką opcję, że możemy iść sobie do takiego punktu i ciężkie pranie, takie jak pościel czy ręczniki, wysuszyć. Prawda? Dlaczego mówimy o suszarkach? No bo stoimy i suszymy. A jutro będziemy lecieć? Do Polski, jak ty już powiedziałam. Tak. No to siup, jesteśmy gdzie? W samolocie. I co robimy teraz? Siedzimy i czekamy? Na start. A miałam sprawdzić, jak wysoko lata ten samolot i zapomniałam. Sprawdź teraz. Nie mogę, już teraz nie sprawdzę, bo mam już nastawiony telefon na tryb samolotowy. A powiesz mi, dlaczego jest tryb samolotowy? Bo potem the plane driver don't get the stop, because the plane's through the waves, like it can make like something to the engines happened, I guess. Świetnie to wytłumaczyłaś w języku angielskim, a po polsku? Żeby nie zakłócało fal radiowych, jak pilot pilotuje samolot. Mm-hmm. Hania, co się dzieje? Startujemy. Słyszycie ten dźwięk silników i teraz już do przodu? To engine. Silnik? Tak. Nabiera mocy, tak? Teraz jeszcze lekko jedziemy do tyłu. Ja zakrywam moje uszy, bo bardzo głośno jest. Stoi tam taki pan w słuchawkach i z taką flagą jakby. Samochód odjeżdża, macha ręką, że można. Wypchało kawałek skrzydła, tak? O, już silniki się na serio rozgrzewają. Ruszamy się do przodu. No, Hania, i teraz już na serio startujemy. Słyszycie? Słyszycie to? I oderwaliśmy się od ziemi. I do góry, i do góry, i do góry. I do góry, i do góry. Zobacz, Hania, ziemia
teraz zobacz, Hania, dosłownie jesteśmy nad samymi chmurami, nie tak wysoko jak przed chwilą. Teraz już wchodzimy w chmury, widzisz? Zobacz, jak one wyglądają, opiszesz nam je? Fluffy. Fluffy, czyli taki puszek, tak? Piękne są, co? Takie śnieżno-białe. Niesamowite. Ale to robi wrażenie. No my już teraz jesteśmy w samych chmurach, tak, Haniu? Jesteśmy? Tak. Wszystko jest czarno-białe. Są lekkie turbulencje, tak? Trochę szarpie tym samolotem. Dosłownie 10 minut już będziemy na ziemi, tak? Jak tam, Hania, żyjesz? Nie wiem. Nie wiesz? Trudny lot był? Tak. A co teraz kapitan powiedział? Żeby paski były zapięte. Mhm. I żeby wszyscy byli na swoich miejscach, tak? Tak. Także już niedługo lądujemy. Hania, a gdzie my teraz jesteśmy? W Kolejkowo. W Kolejkowie? Tak. A gdzie to Kolejkowo jest? W Polsce. A w jakim mieście? Posłuchajcie jesteśmy tego. We Wrocławiu? Tak. I posłuchajcie tego. A co to było? To był otworzony drzwi, zamknięte drzwi i pies. I nacisnął guzika i tak się stało. I się drzwi otworzyły, z których wyszedł pies, tak? Powiedz mi, co to jest Kolejkowo? To jest tam, gdzie są mini miasto Wrocławia. Taka makieta Wrocławia, jest tak. Też Karpacz, czyli nasze góry. I tutaj jeżdżą pociągi, jeżdżą samochody, są makiety, na przykład teraz był jakiś tutaj, o, jedzie tramwaj, zobacz. Zrobiło się teraz jasno, czyli zrobił się dzień. Hania mnie ucieka, ja za nią muszę gonić. Słyszycie to? Nie to. Hania, miała być tylko wymiana opon. I co to było? Nacisnęłaś znowu guzik, tak. I co zrobisz? Co samochód zrobił? Poszedł na górę i ludzie mówili. I co tam pan mówił? Panie, to miała być tylko wymiana opon. Kolejkowo jest lepsze niż before. Czyli jest lepsze niż było dotychczas, tak? Tak. Przenieśli je z dworca Świebockiego i tam dalej jest nawet wystawa, tak? Pokazana makieta, jak przenoszą Kolejkowo z dworca Świebockiego, tak, do Sky Tower, tak? Jest na pierwszym piętrze tutaj. I jak się to nazywa? No, chodź tutaj. Co to jest? Rynek i ratusz. Aha, i tutaj naprawdę może znaleźć jakieś krasnoludy. Są krasnoludki wrocławskie. Tutaj. Można, jest na mapie, tak? Na przykład trzeba odnaleźć jakieś figurki. I teraz my jaką odnaleźliśmy tutaj? Superman. Supermana. Hania, a powiedz mi, a tutaj co dotykasz? Co to jest? Rezen. To jest jeziorko, tak? Tak. I widać, że jest zielona trawa, że pływają rybki w środku. I z czego one są zrobione? Resin i paint. A jak jest resin po polsku? Nie wiem. Ja też nie wiem. Będziemy musieli to dograć. Tutaj znowu dolnośląskie koleje stoją i czekają. Zaraz ruszą. Naprawdę? No, zaraz poczekaj. Poczekaj. A gdzie jest kotek, Hania? Gdzie siedzi kotek, widzisz? Tam. Na dachu? Tam, na dachu. A gdzie jest zielonek? Jest tam, na górze. Tam, w górach. No, a co tutaj jest? Mumia. No, ale gdzie ta mumia jest schowana? Opisz to. W jaskini. Tak, i co tam ludzie robią? Biegają do niej. Tak jak, nie, boję się. Ktoś tam zdjęcie chyba robi. Tak. Jesteśmy Winter Wonderland, czyli zimowa kraina. Zobacz, dinozaur! Widzę. I tutaj są takie przyciski, można je naciskać, tak? Jak? I różne ciekawe rzeczy się dzieją. I tutaj mamy na przykład góry, mamy wyciąg. Tutaj mamy śnieżkę. A tutaj? Plaże. Plaże, mamy jeziorko. Pięknie zrobione właśnie z tego tworzywa. Ale tutaj jest dźwięków różnych, prawda? A tam jest cały zwierzyniec. Zobacz, jakie są tam zwierzęta. Byki, konie, krowy. Co jeszcze? Pieski. Tak. A ty jeździłaś chyba ostatnio na koniu? Tak, to prawda. A jak jeździłaś? Fajnie było? Bolało cały czas. A dlaczego bolało w pupę? Bo nie miałam siodła. No bo jechałaś na oklep. O, koń będzie tutaj jadł. O, zobacz, tam działa przycisk, no. Widzisz, pod drzewem? I kurki są. I te kurki się ruszają, tak? I z Wrocławia przenieśliśmy się oczywiście w Kolejkowie do Karpacza.
Tak, a tutaj co mamy? Tutaj mamy wodę prawdziwą. Taka łódka pływa dookoła, tak, takiej fajnej krainy, takiego wesołego miasteczka. I to nie jest właśnie resin, ale jest to prawdziwa woda. No. A my dzisiaj już wróciliśmy z zimnej Polski, bo w Polsce było zimno, tak Aniu? Tak. Nie było za ciepło. A dzisiaj siedzimy już na swojej plaży. Pięknie, słoneczko świeci. Ale jest przepięknie, prawda? Mhm. Cieszę się, że znowu zaczyna się sezon letni. I co? Mam nadzieję, że nasze wspomnienia bardzo Wam się podobają. Teraz kończymy i zapraszamy na... bajkowisko. Pod tytułem, który wymyśliła Hania. Cymes. A co to cymes? Ja powiem, co to jest cymes, uwaga. Cymes jest słowem pochodzącym z języka hebrajskiego i realnie to jest złożona z warzyw i owoców potrawa kuchni żydowskiej podawana na słodziutko mniom mniom, ale w mowie potocznej oznacza coś znakomitego, świetnego i prawie że jedynego w swoim rodzaju. Zapraszamy! Teraz, kochanie, słuchaj. Tylko słuchaj. Tymi słowy dziadek zwrócił się do Halinki, podczas gdy babcia odstawiła filiżankę na stół i sięgnęła po karty. Dziewczynka zwróciła jednak uwagę na to, iż nie były to karty zwyczajne. Były nieco większe od standardowej talii i nie służyły do gry. Babcia starannie ułożyła je wszystkie w okrąg składający się z 12 ręcznie malowanych kart. Następnie rozłożyła inne karty, nieco mniejsze, na kilka stosików i przymknęła oczy. Halinka skorzystała z okazji i wyciągnęła szyję najbardziej, jak było to tylko możliwe, ku górze. Tylko po to, by zobaczyć, co znajduje się na tych 12 kartach. A zawierały one kolorowe obrazki z różnymi motywami. Na przykład na tej znajdującej się na samej górze zobaczyła jakąś chałupkę, piękne niebieskie niebo i kurki zaintrygowane ziarnem rozsypanym pod dzióbkami. Nieco dalej kot, którego sierść miała kolor kawy z mlekiem, leniwie wylegiwał się na słonku. Sceneria była urokliwa, nieco jak domek dziadków, ale taka zwyczajna. Halinka usilnie zastanawiała się, co się wydarzy i po co te wszystkie karty. Babcia zaś palcem wskazującym dotknęła kartę, którą zdążyła obejrzeć dziewczynka, a następnie sięgnęła po kolejną z jednego ze stosików. Położyła ją ponad domkiem na obrazku, otworzyła oczy. Chłopiec, powiedziała babcia nieco zaskoczona. Chłopiec, powtórzyła. Na chwilę zamilkła. Słychać było uderzenia starego, stojącego zegara i ciche oddechy wszystkich znajdujących się w pokoju osób. Halinka dostrzegła niezwykłe napięcie na twarzy Magdy. Co innego dziadek. Ten zdawał się oczekiwać czegoś wspaniałego. Jego twarz wyglądała dokładnie tak, jak twarzyczka dziecka wiedzącego, że lada chwila zje coś bardzo dobrego. Jak lody w ciepły dzień lub ciepłe kakao zimową porą, po prostu jakiś cymes. Cisza nie trwała jednak długo, gdyż babcia rozpoczęła snuć swą opowieść. Chłopiec miał na imię Zako. Tak nazwali go rodzice, gdyż bardzo byli w sobie zakochani. A on sam począł się z tej wielkiej miłości. Był bardzo radosnym dzieckiem. Jego uśmiech znany był w całej okolicy, a emanujący od niego spokój miał wpływ na każdego, kto z nim przebywał. Także na dzikiego kota, który niegdyś podkradał kury w gospodarstwach. Szczególnie u wójta, ale szczerze mówiąc, to poszkodowani byli wszyscy. Nijak nie można było złapać huncwota, choć zastawiano różne, nieraz bardzo przemyślane pułapki. I zapewne nigdy nie udałoby się rozwiązać sprawy znikających kur, gdyby nie Zako. Chłopiec niczego nie planował i nic nie chciał z tym zrobić. W końcu takie polowania to sprawa dorosłych. Pewnej letniej nocy leżał sobie na drzewie. No, może nie na drzewie, lecz na podeście, które jego tata zbudował w koronie drzewa. Rodzice pozwalali mu bowiem spać letnią porą poza domem. Sami zresztą również spali na niewielkim tarasie przed domem. Leżał więc i patrzył na duży księżyc, a tej nocy dawał bardzo wiele światła. To znaczy światło dawały promienie słoneczne odbijające się od księżyca,
od tego dużego księżyca. Tej nocy było jednak widno, jakby samo słońce postanowiło wzejść. Zako spojrzał więc na mały księżyc, który również się dziś mocno świecił. Odbijał bowiem promienie odbijane z dużego księżyca. To było tak, jakby w ciemnej piwniczce światło odbijało się od jednego lustra, rozpraszając ciemności oraz przekazując to światło do drugiego lustra, dzięki czemu w środku było jasno. Co prawda nie tak jak na zewnątrz, ale mimo to jasno. W pewnym momencie jakby jakiś promień światła padł na ziemię pod drzewem i przesuwał się powoli ku górze, oświetlając poszczególne części pnia. Ten spektakl świetny był nieco dziwny. Mówiąc to, babcia wyciągnęła kolejną kartę i ułożyła na stole, zupełnie nie przerywając opowieści. Historia bardzo zainteresowała Halinkę. Dała się jej ponieść i zupełnie nie zauważyła, że minęła jedna godzina, później następna i kolejna. Aż zrobiło się nie tylko bardzo późno, co bardzo wcześnie. Gdy babcia skończyła opowiadać o przygodach Zako, prawdziwy księżyc już zaszedł, a słońce szykowało się na swój wschód. To taka pora, którą wielu nazywa magiczną i trzeba przyznać, że wiele jest w tym prawdy. Babcia wiedziała doskonale, kiedy zakończyć. Halince zaś kręciło się w głowie od tych wszystkich przygód, które chłopiec przeżył oraz istot, które spotkał na swojej drodze. Tylko po to, by po niespodziewanym zniknięciu i porwaniu przez tajemniczy promień odbity od któregoś z księżyców powrócić do domu z dzikim kotem, który okazał się być najlepszym przyjacielem ludzi. W pierwszym odruchu Halince wydało się, że cała ta podróż była tylko po to, aby kot nie ubijał kur w wiosce. Po chwili zorientowała się, że nie tylko. W końcu dzięki chłopcu kot odzyskał swoje jestestwo. Stał się tym, kim był naprawdę. Ale tak samo Zako, on też bardzo się zmienił. Obaj ledwo przeżyli, a jaka radość była w jego domu, gdy powrócił. Oraz w okolicy, gdy kot zaczął strzec nocą wszystkie kury przed drapieżnikami. Myśli przelatywały dziewczynce przez głowę z ogromną prędkością. W samej historii zaczęła dostrzegać kolejne niuanse. Gdy tylko wydało się jej, iż rozumie wszystkie ukryte znaczenia tej opowieści, natychmiast pojawiała się kolejna kwestia. Jej mózg jeszcze nigdy nie pracował tak intensywnie i tak kreatywnie. Dziękuję, usłyszała głos Magdy. Zwróciła się w ten sposób do babci. Tylko nie wiem, czy twoja opowieść cokolwiek pomoże mi w zrozumieniu tego, co stało się u Zidy. Przerwała i wydała się, że nadsłuchuje. Coś się stało, Magdo? Spytała zaniepokojona babcia. Magda spojrzała na dziadka. Macie tutaj może mój monokular? Nie. Zgodnie z prawdą odparł Starek. A dlaczego pytasz? Czuję takie charakterystyczne drgania, które tylko on wydaje. Dziwne to, gdyż przestałam je czuć nawet wówczas, gdy miałam go przy sobie. Ciekawe, co to znaczy. Magda położyła dłoń pod swój podbródek i intensywnie nad czymś się zastanawiała. I nagle powiedziała do babci. Promień. Opowiadaczko, nie powiedziałaś, czym był ten promień. A czy to ma znaczenie, Magdo? Nieco z przekorą powiedziała babcia. Promień jest częścią tego, co nazywamy światłem. Ważne jest jego źródło, nieprawdaż? W tym momencie oczy Magdy zrobiły się idealnie okrągłe i znacznie większe niż normalnie. Tak przynajmniej wydało się Halince, gdy spojrzała na wstającą rudowłosą kobietę, która chyba zapomniała oddychać. Już coś odkryła, ale jeszcze nie zdążyła się tym podzielić. Spojrzała na babcię i cicho rzekła. Tam był trzeci księżyc. To było światło odbite od niego. Stąd ten promień. Babcia nic nie powiedziała. Uśmiechała się serdecznie do swojego gościa. Halinka spojrzała na dziadka. Ten wydawał się być jeszcze bardziej zadowolony. Trzeci księżyc! Że też ja tego nie zauważyłam. Magda była bardzo, ale to bardzo zaskoczona. Ten Feniks i ta księga mają jakiś związek z fazami księżyców. Bo Zida mieszka gdzie indziej niż tu, dokończyła patrząc na Halinkę. A dziewczynka uśmiechnęła się do niej. Opowiadaczu, rudowłosa nagle zwróciła się do Starka. Czy to ty znalazłeś mój monokular? Nie, stwierdził stanowczo dziadek i kiwnął głową wskazując Halinkę. To ona. A więc, powiedziała Magda do dziewczynki, to kamień znalazł drogę do ciebie. Kolejny raz zamyśliła się nad czymś i po chwili wykrzyknęła. Ty jesteś zwieńczeniem. Ja?
Zwieńczeniem czego? Zdziwiła się Halinka. Ty jesteś przyczyną pewnych zdarzeń. Nie, nie przyczyną, narzędziem raczej. Jesteś bardzo ważna. Ale ja nic nie wiem, zarzekała się Halinka. Tym bardziej to ty, rzekła głosem nieznoszącym sprzeciwu i dodała. Pilnujcie tego, aby nie trafiło w niepowołane, przez chwilę poszukiwała właściwego słowa, aby niepowołane coś nie stało się z tego właścicielem. Nie martw się, odparł dziadek. My tego już nie mamy, a to coś jest pilnowane, właściwie pilnowane. Zakończył wypowiedź dziadek. Na te słowa Magda uśmiechnęła się i wróciła do przerwanej nieco wcześniej myśli. Trzy księżyce stanęły wobec siebie w jakiejś konfiguracji, raczej często spotykanej, a ja zawsze widziałam tam dwa księżyce. Więc ten trzeci musi być ciemny, ale gdy staną w określonym położeniu, to coś się musi dziać w świecie Zidy, głośno myślała Rudowłosa. I to coś ma wpływ na księgę, która pokazuje to, czego normalnie nie widać. Widać we właściwych warunkach, jest to nie tylko księga piekarska, ale i subtelna. Muszę pójść do Zidy, stwierdziła nagle. Musimy ustalić, czym ta księga jest. Ale myślę, że nie mamy się czego obawiać. A kto wie, może zyskaliśmy niespodziewanego sprzymierzeńca albo sprzymierzeńców? A później rozmawiali o wielu niezobowiązujących sprawach, sporo się przy tym śmiejąc. Gdy rudowłosa przyjaciółka gospodarzy wyszła, robiło się już jasno. Po deszczu nie było śladu. No, to teraz musimy się przespać, powiedział dziadek. A później wyjaśnię ci, co zrobiła babcia. Te słowa skierowane były do Halinki. A teraz wszyscy spać. W końcu słońce już wzeszło. Na te słowa zaśmiał się głośno. I już po chwili dom wypełnił się sennymi marzeniami. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast. Na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz zawsze posłuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec! Pa, pa, pa.